Zacznę od tego, kto z was podczas swojej mowy miał muzy. Do tego macie jeszcze pole na rozwoju. To jest Wojtek. Wojtek pan będzie pięknie umila to, co ja będę. Dawno, dawno temu był sobie pewien chłop i umówił się z mieszczaninem, że sprzeda mu krowę. Ale wtedy jego baba stwierdziła, że ty to jak pojedziesz do miasta, to pewnie przetracisz wszystkie pieniądze. Lepiej ja to ja. Ponieważ czuła się niezwykle mądra. Chłop na to, a jedże ja chcę. Więc baba, uważając się za wyjątkowo mądrą, pojechała do miasta. Chociaż nigdy w mieście nie była, ale uważała, że sobie świetnie poradzi. Niestety wróciła do domu bez krowy, bez pieniędzy i całkowicie skołowana. Wtedy chłop zezłościł się, patrzył na nią i mówi: to jednak jesteś głupia. I na pewno jeszcze zgłupiejesz. Z taką babą się nie dogadasz. Trzeba zostawić ziemię i wyruszyć świat. Zobaczyć, czy jak znajdę jakąkolwiek głupszą od tej, to wtedy wrócę. A jak nie, to będę krążył po świecie, choćby do końca świata. I wyruszył. Wziął swój zaprzęg i jedzie. I tak dotarł do pewnej chaty, w której mieszkała wdowa. A wdowa ponownie się ożeniła. Nie czuwacie, wyszła za mąż. Ta wdowa ponownie wyszła za mąż. Ale męża akurat nie było. Bo kiedy widzi wędrowca, pyta go się: a skądże przybywacie, dobry człowieku? Chłop odpowiedział: z Niebiałkowa. Ale baba nie do końca zrozumiała, a co nie zrozumiała, to sobie dopowiedziała, więc rozpromieniła się od razu: z nieba! Pan przybywa z nieba! A czy widzieliście tam, Boże, mojego nieboszczyka męża? No jasno, widziałem, że jestem jego dobrym znajomym. A czy nie brał mu tam niczego? No, byłoby parę rzeczy, co pewnie by mu się przydało. A gdybym wam to dała, to czy bylibyście tak dobrze zawieźli? No, mogę zabrać, czemu nie? Tak więc baba spakowała różnych pakunków, najlepsze jedzenie, cały wóz, że już prawie się nie widzi. Tak delikatnie podchodzi do niego i tak: dałabym jeszcze pieniądze, ale bylibyście tak dobrze zawieźli. Jeżeli sobie tylko tego życzycie, to oczywiście. Tak więc baba zebrała wszystkie pieniądze, jakie miała w domu, wręczyła mu, a on podziękował i pojechał dalej. Stwierdzając różne epitety na temat tej kobiety, kiedy przyszedł mąż, ona od razu od progu mu mówi: był tu taki człowiek, który przybył z nieba i dał mu wszystkie nasze pieniądze, żeby zawiózł mojemu nieboszczykowi mężowi. To z nieba przybywa. Zaraz wziął najszybszego konia i pojechał. Jedź, jedź, jedź. W tym momencie prawie dogonił wóz, ale chłop w ogóle nie uciekł. Stanął sobie na drodze i sobie stał. Więc ten podjechał do niego i pyta się: czy nie widziałeś jakiegoś gościa, który pędził tędy i miał mocno pokrętło? Bo był przezorny i wcześniej płachtą wszystko przykrył, a złoto wyrzucił do lasu. I odparł: tak, był tu taki jeden, a jak posłyszał skrzyp mojego wozu, to puknął tam las. O, to może go jeszcze złapię. Dobry bracie, potrzymaj mi konia, a ja złapię złocie. I poprzę za nim las. W tym momencie chłop spojrzał, lejce miał. Przywiązał do wozu. Wziął worek. Po jakimś czasie, gdy już zmrok nadszedł, wyszedł gospodarz i zmęczony z tym,
nocy rany, patrzy, nie ma konia. Nie ma żadnego opiekuna tego konia. I wtedy spuścił głowę ze wstydu, że dał się tak opić. I wrócił do domu. A wtedy żona od progu od razu tak spojrzała na go, a gdzie masz konia? Chłop poszedł do niej i mówi, wiesz, dobrze zrozumiałem, to był jego bez nieba, tak? No tak. A więc dałem mu jeszcze konia naszego, żeby zamiast stoi, bo miał szczytowy wężał. Wtedy kobieta rozpromieniła się, rzuciła mu się na szyję i krzyczy, teraz to cię dopiero kocham. Bo ty jeszcze myślisz o moim nieboszczyku mężu. Ale chłop jechał dalej. I tak dotarł do pewnego pałacu. Chciał wielkiego, jak się pańskiego. I podjechał pod samą bramę i stwierdził, a co mi szkodzi, zobaczę, czy i tutaj mieszkają głupi. Na podwórku pasła się świnia. Więc nie myśląc za wiele, podszedł do tej świni, klęknął przed nią i mówi, Ciotuniu, moja kochana, czy ty przyjedziesz do nas na ucztę? Oczywiście świnia mu nie odpowiedziała, tylko chrumkała. Ale widząc to, służki wyszły na podwórze i zaczynają się śmiać z bioty, który rozmawia ze świnią. Jedna pobiegła po panie, bo pana akurat nie było. W surowym tonie wyszła i mówi, kim jesteś, człowieku? No ale chłop nie odpowiedział. Cały czas rozmawiał ze świnią, a tam odchrumkiwał. Więc stwierdziła, że no dobrze, jeżeli to jest twoja ciotka, to weź ją na uszy. Bo była ciekawa, co zrobi. Wtedy chłop spojrzał na nią, porwał świnię i pojechał. I tyle. Wrócił jaśnie. I od progu pani mówi, kiedy ciebie nie było, przyszedł jakiś głupiec i zabrał nam świnię. Boż ty, czemuż moją dała? Wziął więc najlepszego konia i pojechał. Jedzie, jedzie, jedzie. Jakiś chłop stoi na drodze. To był ten chłop, który ukrył swój wóz w leśnej dróżce i po prostu wyszedł. Wtedy patrzy, a chłop przy kapeluszu stoi i tak sobie na niego patrzy. Więc gospodarz się zainteresował, tak podjeżdżaj. Co robisz? Przelatywał ten złotopiły ptak. Więc go pochwyciłem w kapelusz i teraz pilnuję. Więc pan stwierdził, że a co tam świnia, lepiej nie złotopiłego ptaka, więc zaczął się z nim tarować. No ale w pewnym momencie zapały go pewne wątpliwości. A jak wydostaniesz tego ptaka sam, to żeby ci nie uciekł? Gdyby miał sieci, to by rozpostał dookoła i by nie uciekł. No to pan stwierdził, weź mojego konia i pojedź do mojego pałacu i przynieś sieci, a ja w tym momencie zostanę i popilnuję. Tak więc, bo wziął konia i pojechał do pałacu, dają mu mankazę. I od progu mówi, jaśnie pani, nieszczęście straszne się stało. Pana pochwycili zbójcy. Szczęście przechodziłem na ten, by ją nie postrzegł i wysłał tutaj pieniądze na oko, żeby mu głowę ratować. Jesteście oszustem takim samym jak ten, co porwał nam świnie. No nie, nie jestem żadnym oszustem, przecież mam konia jaśnie. To wystarczy. Pani więc zebrała wszystkie pieniądze, jakie miała w domu i dała chłopu. A chłop podziękował i pojechał. Tymczasem przy kapeluszu stał pan. I robiło mu się jakoś tak smutno. Dłużno. No bo wysłany po sieci nie przyjeżdża. Więc podniósł kapelusz i widok brzuszka oznajmił mu, że został szukany. Tak więc spuścił głowę i pomaszerował do domu. A tam jaśnie pani wybiegła. Krzyczy do niego, jak to dobrze, kochany, że się wreszcie uwolniłeś. Co? No od zbójcy. A, no tam. Jakoś tak się nieszczęście zdarzyło. Tymczasem chłop dotarł już do domu, wszedł do izby i stwierdził, od
zawsze głupia, ale innym też rozumu nie da. Zdarzają się nawet chłopy głupsze od nich, co to nawet się do własnej głupoty przyznać jego prawo. I od tej pory chłop z babą żyli w spokoju i zgodzie, bo byli świadomi, że zawsze może być gorzej. Mężczyzny, który jest tak prowadzony przez dwójkę większych od niego, więc
Zaczęła się szamotanina. W trakcie tej szamotaniny ten tego za rękę, ten tego za nogę, a tu jeszcze ta się przyjechała. Ale nieszczęśliwy łokieć piekarza tym razem wylądował na brzuchu nieszczęsnej kobiety, która była brzemienna. Kobieta poroniła, a obok był jej mąż, który złapał łowcę i dołączył do grupy mężczyzn trzymających piekarza. Tak więc w trójkę szli oni razem, trzymając piekarza, a wtedy na osiołku wyjechał dziadek. Dziadek, któremu zrobiło się szkoda tego mężczyzny. Tak więc podjechał do niego na osiołku i zaczęło się szamotanina. Ten tego za nogę, ten tego za rękę, jeszcze ta się przewinęła i kołosił. Tym razem łokieć piekarza nikogo nie trafił. Złapał on ręką do nosła, który płynął. Tak więc staruszek dołączył do grupy, która chciała, by piekarz trafił przed kadiego. Jechali więc, szli, kto miał dojechał, kto nie miał poszedł. A jeszcze przed nimi szedł piekarz. I kiedy doszli już, zbliżali się do meczetu, wtedy rozległo się wezwanie modły i piekarz wykorzystał szansę. Zaczął uciekać. Biegł do meczetu. Zaczął biec przed siebie, ale nie miał zbytnio gdzie się schować. Biegł więc na minaret. Biega na minaret, patrzy za sobą, a tam pościg. Skoczył. I trafił na jednego z modlących się. Jak na niego trafił, to na miejscu załatwił. Ale obok był jego brat, który go złapał i przytrzymał, aż dogoniła go reszta pościgu. Tak piekarz trafił w końcu przed oblicze sądu. Pierwszy zeznawał łowca. Powiedział całą historię. Rady zaś go wysłuchał i mówi: czy jesteś muzułmaninem? Tak, mój panie. A więc wierzysz, że Allah jest wszechmogący? Tak, mój panie. A więc dlaczego bluźnisz i mówisz, że Allah nie mógł tnąć życia tego ptaka, skoro święta księga Korony mówi, że może tnąć nawet zbliżta kości? I tak za bluźnierstwo łowca został ukarany 10 dinarami krzywdy. Następny w kolejności o sprawiedliwość znalazł się mąż kobiety, który opowiedział swoją historię. Kadi również go wysłuchał. Mówił: rzeczywiście, ciężkie przestępstwo. Trzeba za nie zadośćuczynić. Piekarzu, weźmiesz tą żonę do siebie i oddasz, gdy będzie w tym samym miesiącu, w którym była, jak pozbawiłeś się dziecka. Mężczyzna spojrzał na swoją żonę. Swoja żona spojrzała na Kadiego. Kadi spojrzał na mężczyznę. W końcu rzeczywiście małżonkowie spotkali się spojrzeniami i mężczyzna rzekł: mój drogi Kadi, ja nie wiem, czy chcę mieć więcej dzieci. Kadi pokiwał głową ze zrozumieniem. Dobrze więc, nie zgadzasz się z wyrokiem, 10 dinarów. Następny do sądziela był ksiądz koptyjski. No, to też zgodne ewidentne. Kadi się zamyślił. No tak, nasza księga mówi: oko za oko, ząb za ząb. Tak więc, piekarzu, zostaniesz pozbawiony oka. No ale nasza księga mówi też, że oko muzułmanina jest 2 razy więcej niż oko chrześcijanina. Tak więc zrobimy tak. Piekarzu, wpierw pozbawisz drugiego oka księdza i wtedy on pozbawi się jednego oka. Ksiądz niedługo myślał, gdyż bardzo religijny był, więc zaczął odwoływać się do nakazu wiary, do miłosierdzia. Gotów ustąpić od wykonywania tego wyroku. Kadi go wysłuchał, ale stwierdził, że skoro nie zgadza się z wyrokiem, jego prawo, ale
10 wydarów grzyby. Teraz ta zbrodnia największa. Mówi brat zabitego. Opowiedział całą historię. Łukasz zamyślił się najdłużej. Brat zmarłego ma prawo do sprawiedliwości. Tak więc, piekarzu, zacznij się tutaj modlić, a ty, mój drogi, wejdziesz na minaret i skoczysz mu na głowę. W krajach arabskich wtedy matematyka była najbardziej rozwinięta na świecie. Mężczyzna zaczął więc trochę liczyć. Kiedy już wyliczył, również on bardzo zapragnął odwołać się do miłosierdzia i prosił, by wyrok nie został wykonany. Kadi oczywiście zgodził się, no ale to nie może być tak, że każdy stwierdza swoje własne wyroki. 10 dinarów grzywny. Wtedy Kadi pamiętał, że był tam jeszcze jeden mężczyzna, który przyszedł na skargę, ale patrzy, a tam dziadek z osiołkiem udają się do wyjścia. Zaczyna wołać za nimi. No. Drogi panie, czy nie przyszedłeś też tutaj na skargę? Nie, nie, mój Kadi. Mój osioł urodził się bez ogona. Empiku, tutaj niedaleko stał. No, powiedz trochę o tym klubie. Tak, to jest wspaniały.